tylko tydzień na poznanie ich słabości i pogłębienie jej. Super Strikers chcą podtrzymać passę. Mają widoczną przewagę, ale bramkę jedną. Zostało kilka sekund do końca. Czy Samink wyrównają? Czy obrona wytrzyma? Małe nieporozumienie między ścianą i nortem. Czy ściana odbierze piłkę? Samo Lee ma... Nie! Ściana zablokował! Lecz piłki nie przejął! Gol dla Samink! Remis oznacza dla nich stratę punktów. Ich mecz z technikali będzie ciężki. Małe nieporozumienie między ścianą i nortem? Takie nieporozumienia będą dla naszej drużyny zbawienne! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. Super Strikers. Nie ma komunikacja. Ściana nie mówi dużo, także poza boiskiem, ale jego gra opiera się na instynkcie. Dzisiejszy występ, mówiąc szczerze, wyjątkowo mu nie wyszedł. Mówił Ben Z na żywo ze Strikaland. Super Strikers dowiedli, że bez kontaktu są słabi, więc blokowanie ich sygnałów jest kluczem do wygranej. Lecz jak? Jeśli pamięć komputera dorównuje mojej, na pewno zawiera odpowiedź. A ja ją znajdę. No. Ściana, co tu robisz? Za chwilę jedziemy do kompleksu. Dobra. Ale dlaczego opróżniasz szafkę? Co? Zapomnij, nie możesz odejść. Słuchaj, trener przygotował trening, by poprawić nasze wczorajsze błędy. Dobra, zawrzyjmy umowę. Zagraj jeszcze jeden mecz i jeśli wygramy z FC Technikali, zostaniesz w zespole. A jeśli nie, możesz odejść i iść dokąd chcesz. Stoi? Dalej. Jedziemy potrenować. Patrzmy na to! Skąd to się wzięło? Ludzie, zagramy koncert czy co? Co mamy z tym zrobić? Zobaczysz. Choć w sumie to nie. Chwila! W tył? Gdzie jesteś? Tak, mam to! Azul kontra Lokomotiv. W ostatnich 15 minutach zeszła tam taka mgła, że choć oko wykol, nie strzelisz. Tak,
Jeżeli uda mi się odtworzyć takie warunki meczu, wygramy tę potyczkę z Super Strikers! Na meczu z FC Technikali za tydzień komunikacja będzie kluczem do gry zespołowej i wygrania meczu. Na pewno uda nam się załatać dziury w obronie. Oczywiście. Dokładnie. Teraz słuchajcie. Dzisiaj trenujemy bez krzyczenia do siebie. Macie porozumiewać się kompletnie bez słów. Ale co to ma w ogóle wspólnego z futbolem? Skąd wiesz, że Joe ma ci podać piłkę, jeżeli do ciebie nie krzyknie? O, to proste! Daje sygnały dłońmi i głową. To właśnie nie ma komunikacja. O, sam wiesz, jak głośni są nasi fani. Mniej więcej tak? Ha! Zupełnie jak na stadionie. Dobrze więc, pokażcie jak gracie. Atak, kontra, obrona. Start! Co? Nie słyszę, co mówicie! Brawo! A teraz trudniejsza część. Kompletnie nic nie widać! Trenerze? Jak mamy grać nic nie widząc? A co jeśli na meczu nie będziecie nic widzieć? Do tego nigdy nie dojdzie! Znacie się na wylot, więc spróbujcie. Hej, stary! Ze mnie! Dobrze? Zobaczmy, jak poszło. Szukacie tego? Spokojnie, ściano! Gdziekolwiek jesteś, wszystko będzie dobrze! Nie będziemy grali po ciemku! Już dosyć! Mecz toczy się po myśli czerwono-białych, a wtedy pogoda nagle się zmienia! Nie wygra się, nie widząc swoich graczy! Lecz to nie zatrzyma FC Technikali. Próba raz, dwa, trzy. Próba! Słyszę głośno i wyraźnie. Wspaniale. Niczego nie zobaczą przez tę mgłę. A my zobaczymy? Nadal mnie słyszysz? Wynocha stąd! To zadziała lepiej niż zakładałem. Ściana nie mówi dużo, także poza boiskiem, ale jego gra opiera się na instynkcie. Dzisiejszy występ, mówiąc szczerze, wyjątkowo mu nie wyszedł. Mówił Benze. Zagraj jeszcze jeden mecz i jeśli wygramy z FC Technikali, zostaniesz w... Dziś mecz! Ludzie mawiają, że Technikali są zbyt słabi, by to wygrać. Tak mówią. Mawiają też, że Technikali są zbyt słabi, by to wygrać. Co? Nie ma komunikacja. Patrzcie na siebie. Przewidujcie, bo nie będziecie w stanie się usłyszeć. Zbierzcie się. Brać zatyczki.
Super Strikers! A, widocznie Super Strikers pracowali nad komunikacją. Szkoda, że nie będą się widzieli. Walczcie, Super Strikers! Bawmy się dobrze! A? Co on mówi? Baw się dobrze! Tak, jasne! Hej, baw się dobrze! Fani myślą o jednym, czy ściana zagra dziś lepiej? Dziś Joe jakby tańczył z piłką. Nie do wiary! Subtelnie pokazał mu, gdzie kopnie piłkę. Jak oni to robią? Niezwykłe! Super Strikers prowadzą! Dzisiaj Strikers rozumieją się bez słów. Wszyscy z nich chcą strzelać gole! Już niedługo, Super Strikers. Już niedługo. Zobaczymy, czy obrona się zgrała. Wyśmienity odbiór obrońcy czerwono-białych. Dosadny i zwięzły. Super Strikers ślą sygnały, których technikali nie łapią. Tak, piękny futbol! Oho! Wybicie? Wow! Leciała przez cały plac gry! Gol! A ponownie Shaker! Dziś po raz drugi! Stanowi poważne zagrożenie dla gospodarzy! Zostało jedynie 15 minut. Czy technikali coś strzelą? W tej chwili potrzebują już cudu! Wystarczy wam już na dziś, Super Strikers! Widzisz? Problem z głowy. Zostajesz w drużynie. Nie do wiary. Niezwykłe. Było słonecznie jeszcze przed chwilą. Wspaniale. To działa. To działa. Dalej, bracie. Trzeba wygrać. Kop w lewo. 2 metry. Gol! Chyba. Mac, widzisz tam coś? Ja myślę, że... Jednak był gol! Technikali pokonali wielkiego Bo! Ciekawe, jak widzą piłkę! Niezwykły zwrot akcji w drugiej połowie! Nie mamy tu okien! Jest czysto! Wyrównaj! Już! Zrażę! 2 kroki na lewo! Mówiłem na lewo! Nie! Gol!
Technikali grają niezwykle dobrze w tych warunkach. Wyrównali? Przegapiliśmy to? My? Technikali wrócili do gry. Sam nie wiem, czy warto tak grać. Udajcie się do szatni. Muszę skonsultować się z organizatorami. Może tam gła minie? Nie sądzę. Hej, musimy walczyć do końca. Wszyscy musimy się skupić. Jak mam się skupić, gdy nic nie widzę? Albo to zakończą dzieląc punkty, albo pozwolą dokończyć mecz. Potrzebowali cudu. Tak, i dostali. Jak widzą piłkę? Ta! Skąd te gole? To nie jest ważne. Musimy pokonać technikali tak czy siak. Kiedy wznowią mecz, zostanie nam 10 minut, żeby wygrać. Ludzie, potrzebny nam dobry plan. Trzeba coś wymyślić. Ściana ma pomysł! Braille? To pismo dla niewidomych. A co to tutaj? Znaczy gol? Aha. Tak, to jest pomysł. Ściana chce gola. A czemu ja na to nie wpadłem? Już rozumiem. Ale przecież jest nas tylko 11. Ryzykowne. Technikali chcą dokończyć mecz. Czy zgadzacie się na to? Tak. Chodźmy! Na trzy! Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Coś kombinują. Nie bardzo rozumiem, co się dzieje, ale już niedługo ostatni gwizdek. Mogą skończyć wcześniej. Niestety bardzo ciężko nam dojrzeć piłkę na murawie. Chociaż słychać wiwatujący tłum, to go nie widać. Pozwólmy im się zbliżyć. Ściana przejmie piłkę. I dopiero wtedy rozpoczniemy kontrę. Dobra? Idź w lewo. Gotowy? Podaj. Już! Tak jest. Po pięciu krokach strzelaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Już! W lewo! Nie! Trochę na prawo! Nie! Parę kroków w lewo! Czekaj! A to co? Jak oni to robią? Mało widać, lecz chyba Shaker ma piłkę. Koniec zabawy, Shaker. Nie ma gdzie podać. A może do ściany? Lepiej, żebyś tam był. To chyba jest... ściana? Tak! I strzelił! Gol! Super Strikers! Ha, ha, ha! To był naprawdę niesamowity pokaz ich zgrania! Wygrali ten mecz! Naprawdę dobry mecz, jak na te warunki! Zobacz! Tak, ściano, wyświetla oszust w Braille'u. Miałem to wygrać. Nie, poważnie. Całkiem sprytne były te kropki. O,
Na wasz wczorajszy mecz miło było patrzeć. Cóż, powiedzmy, ty wtedy kopnąłeś tak, a później tak, a Shaker tak, i wtedy ja... Przepraszam. Cześć, ściana! Cześć, Shaker. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap Studio Sonika. Reżyseria Andrzej Mastalerz. Dialogi polskie Łukasz Zielonka. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Ruciński, Przemysław Stipa, Piotr Warszawski, Mirosław Zbrojewicz, Sławomir Pacek i inni.